temat rynku premium jest dosyć ciekawym tematem. Już znaczy na forum ekonomicznym w Krynicy właśnie jeden z paneli był poświęcony temu tematowi. Zaproszono mnie do udziału w tym panelu, mając świadomość, że to, co my oferujemy, jest to już usługa premium. Nawet powiedział wyżej niż premium, bo próbujemy rozróżnić premium od bardzo selektywnych już obszarów. Tak? My decyzję o tym, że wchodzimy w segment premium, podjęliśmy już właśnie bardzo dawno temu. Firma ma 32 lata, ale ta decyzja ma powiedzmy 20 lat, tak? Ponad 20 lat, bo ten hotel ma już 18 lat, a zaczęliśmy go budować 20 lat temu. I uważaliśmy wtedy, że przychodził czas, kiedy oferta, jaką budowaliśmy, znajdowała swoich nabywców, ludzi, którzy już zaczynali zarabiać przyzwoicie, byli bardziej zamożni i chcieli mieć możliwość wydania tych pieniędzy w miejscu, które lubią, w którym jest dobry serwis, dobra jakość, w którym czują się dobrze. I to rośnie, to się zwiększa bardzo i do tego stopnia, że dzisiaj, jak patrzymy na przykład na rozwój rynku premium, ja uważam, że premium to jest za słabe słowo, że to jest raczej, powinniśmy mówić o takim prawie selektywnym obszarze, dlatego że premium zrobił się bardzo szeroki, to znaczy premium to już jest rynek właściwie taki prawie masowy. Każdy oferuje coś w segmencie premium. My oferujemy coś więcej, my oferujemy coś, co wykracza poza rynek premium i charakteryzuje się naprawdę wspaniałym serwisem, jakością, ofertą. To są te nasze trzy hotele, które mamy, to są nasze produkty, kosmetyki, które dają naprawdę duże możliwości zaspokajania potrzeb naszych klientów w zakresie jakości, serwisu, wszystkiego, co wiąże się z tym segmentem właśnie premium.